Instrukcja obsługi człowieka. A w studiu, Grażyna, na dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Widzisz, ja też dzisiaj z książką się dzisiaj w studiu. Tak, tak dużo się szeleści. Ta książka to drugi tom sagi rodzinnej Katarzyny Drogi, redaktor, redaktor naczelnej miesięcznika Sens. A tytuł tej sagi to Pokolenia powrót do domu. Jeśli Państwo lubią taki gatunek, to wcześniej był tom Pokolenia wiek deszczu, wiek słońca. Te dwie książki splatają. Osoby, bo to jest saga rodzinna. Pani Katarzyna pisze o swojej rodzinie. Oczywiście tam są sprawy wielkie, sprawy małe, sprawy historyczne, i sprawy codzienne, ale w tym drugim tomie to są lata 70. i 80., więc ja, która przeżyłam, żyłam w tym, widziałam i tak dalej, to jest no, ogromny taki portret Polaków, ale rodziny inteligenckiej. Która osiadła w maleńkim miasteczku powiatowym. A najważniejsze w tej książce jest to: Pokolenia Powrót do Domu, że tam jest w rodzinie tradycja świętowania, organizowania zjazdów, i to zarówno letnich, jak i właśnie grudniowych, zimowych. I aktualnie tą osobą, która spaja całą wielką rodzinę, jest właśnie Kasia Droga. Zjazdy, o których wspominam i które odbywały się z racji Janki, potrafili tę Noc Kupały naprawdę świętować z fantazją tak. i z tańcami, ale w klimacie takim, w jakim jesteśmy w tej chwili, czyli grudniowym, też odbywały się święta. I na wsi, w domu, który wbudowała Janka, miała taką też ideę, żeby przy kominku spotykała się rodzina. I odbywają się teraz, bo ja zapraszam swoją rodzinę, która się już zwielokrotniła przy stole kilka pokoleń. I to jest, wierzcie mi państwo, najpiękniejsze. I wszyscy Przynoszą ze sobą coś, nie prezenty materialne, przynoszą swoje. Oczekiwania i swoje emocje. Jedną z piękniejszych rzeczy jest opowiadanie starych historii rodzinnych. To jest coś, co wiąże nas nie tylko w przestrzeni poziomej, ale też w czasie. W twojej książce jest tyle szczegółów. Młodzi ludzie, którzy chcieliby poznać epokę, na pewno się nie zawiodą. Od papierosów przez samochody, telewizory, lądowanie Amstrąga na, na Księżycu. Te historie wiążą nas bardzo. Nasze córki pytają, a czy rzeczywiście jestem podobna, a czy rzeczywiście odziedziesz. Zaczyłam te oczy, tą Albo niechęć talent. do śpiewania, lub Opis. talent, właśnie. Ktoś mi na wrócił i powiedział, ale fajnie, że mam takie geny, i to jest piękne, ale też uwielbiają opowiadania o tych czasach, jak to było. Pytają mnie moje córki, naprawdę było tak jak w tych filmach Barei: rzucili karpie w białym stoku, tylko gdzie? Więc grupa ludzi, jak te stado ptaków, przemieszcza się, ustawia się pod centralem. Nie ktoś krzyczy, one są przywiezione tam, na Lipowej, więc ci wszyscy ludzie biegną na Lipową, a karpie przyjeżdżają w jeszcze inne miejsce. Oczywiście my w tej chwili trochę pewnie mitologizujemy. To nie było wygodne, to były kolejki, to było zdobywanie wszystkiego, ale też miało swój urok. I te przedmioty, te przedmioty mają przedmioty z historią. Historii. Tak. Ta, Przez... Biżuteria, którą można podarować Ach. na święta. Ja nawet mam ze sobą pierścionki wspomagające A właśnie. Który to taki rodzinny? Ten pierścionek z małym oczkiem jest pierścionkiem brata taty, który podarował go swojej narzeczonej przed wyjściem na wojnę. Zginął ostatniego dnia wojny. Najechał gazikiem medycznym, bo był Lekarzem na bombę pod Berlinem. Dostałam go na Wigilię, kiedy miałam 16 lat. Mama trochę była niechętna, Janka, bo mówi: on jest chyba nieszczęśliwy. Ja go nie zdjęłam od tamtej pory. Przynosi mi szczęście. Nawet się wzruszyłam. Bo po to są święta, żeby się wzruszać właśnie takimi historiami. Tu może się w wielkich miastach to wydaje, że to jest demodę, a tam się spotykamy. Czy są takie sytuacje, że nikt nie ma racji, bo wszyscy mają swoje racje? Co się dzieje? Pokolenie naszych rodziców, a jeszcze bardziej dziadków było pełno pełnokrwiste. Jak się nie zgadzali, to potrafili trzaskać drzwiami, a potem się przepraszali. Bywało, że się przez chwilę nienawidzili, a potem rzucali się sobie na szyję z płaczem. My chyba jesteśmy spokojniejsi, wolimy uniknąć tematu, powiedzieć stanuję twoje zdanie, ale mam inne, ale osoby serca takich rodzin po to są właśnie, żeby potrafić radzić w takich sytuacjach i co jeszcze zwoływać te spotkania, bo nie będzie spotkań rodzinnych, jeśli jedna osoba nie weźmie tego w swoje ręce. Macie jakąś dedykację, jakiś temat przewodni, coś tam wymyślacie czy nie? Aha. Przez parę lat nasze zjazdy polegały na tym, że każdy wiedział, że żyje po to, żeby przez ten rok coś osiągnąć, żeby móc się po tym roku tym pochwalić przed całą grupą wsparcia, jaką jest Aha. rodzina. Mamy kilka naszych nagrań. Tak, i mam nagranie, do którego jeszcze od pożegnania z Tatą nie sięgnę, bo tam również on mówi o swoim roku. Ale każdy z nas poczuł się nagle taki zmobilizowany do tego, żeby powiedzieć, co się przez ten rok zdarzyło, i sam także pochylił się nad tym, uświadomił sobie i stwierdziliśmy, że nam się ważne rzeczy zdarzają. Jedni mieli wypadek, drudzy wydali za mąż córkę, trzeci zmienili pracę i życie. Ostatnio zjechaliśmy się 10 lat minęło, dziesięciolecie. yeah okay. rozstaliśmy się z nakazem na przyszły rok, musimy dobrze przeżyć ten rok. W święta trudności są z dziećmi, które w tych rodzinach patchworkowych istnieją i one nie bardzo czują przynależność. Tu hmm. jedna babcia, tu jakaś hmm. przeszywana babcia, tatuś, partner mamusi, gdzie indziej i to dziecko się tak plącze. Myślę, że ten mit rodzinny jest najważniejszy i gdyby udało się spotykać to młode pokolenie i wracać, ono jest głodne wiedzy o przodkach, o tym podobieństwie, do tego pradziadka o podobnym charakterze. A to teraz wiem, dlaczego taki jestem, choć trochę. I mnie też nie od razu udało się ściągnąć najmłodsze pokolenie. Przez kilka lat zjeżdżaliśmy się tylko my, rówieśnicy i starsi. A ostatnio, no to już było od prababci po prawnuczkę przy stole. Chcą przyjeżdżać. W takim razie moje wielkie życzenie, żeby święta, a święta są tak blisko, były pierwszym krokiem do tego, żeby spotkać się z rodziną i powstać. A jeszcze lepiej spisywać te rodzinne historie. Moja mama pisała ręką. Stare listy, które znalazłam, niektóre pożółkły się i porwały, a my mamy naprawdę inne możliwości w tej chwili. I pisanie, mailowanie, dokumentowanie zdjęciami to jest piękna sprawa i wcale nie musi mieć dużej przeszłości. Można to zrobić w roku 2015. 16 będzie natychmiast i już będzie co oglądać. Bardzo, bardzo Państwu tego życzę, bo rodzina ma moc. Historię rodziny Janki i Leszka Borengów z małego miasteczka na Podlasiu, nieopodal Białego Stoku. Można odczytać no, na wielu, wielu poziomach w książce Pokolenia Powrót do Domu, tam gdzie zwykłe rzeczy obrastają w legendę, i z tego właśnie są te wspomnienia. I jest jedno takie piękne zdanie, które mi zapadło w pamięć. Dlaczego organizować te spotkania rodzinne? Bo jak pisze pani Kasia Droga, bo inaczej rozsypie się wszystko i wszyscy rozjedziemy się po świecie i zapomnimy o sobie, o przyjaźni, o pokrewieństwie. No pięknie. Dobrze czytania. Mamy egzemplarze. Dziękuję Ci bardzo. No. Można się do nas odezwać. 71335 w sprawie książek od Grażyny. Kto pierwszy, ten lepszy. 71335. Imię, nazwisko, adres korespondencyjny i hasło. Niech ono brzmi pokolenia. 71335. Kolejne spotkanie z Grażyną w poniedziałek. Bardzo dziękuję. dziękuję.